Dzień dobry, ja jestem Derwarien i dzisiaj kolejny piękny weekend, aczkolwiek trochę za gorąco, bo 32 stopnie w Krakowie i możliwe, że będzie słuchać wiatrak jak coś, to sorry, ale no trzeba jakoś żyć, tak? Heretics to Fanatic. Heretics, wiadomo, wiemy co się działo ostatnio, było ciężko, były mega ciężary, no i dzisiaj będą pewnie jeszcze większe, bo grałem na Fnatic, a nawet nie założyłem koszulki Heretics, ale na niech będzie. Zostaniemy tak jak jest, a jutro najwyżej ubiorę. Trzymam kciuki, że będzie dobrze, ale obawiam się, że będzie turbo ciężko. Zostawcie kciuka, zostawcie suba i napiszcie w komentarzu, jak wam się podobała gra Heretics. No i mam nadzieję, że jeszcze wierzycie, bo ja szczerze wam powiem, no mam ciężko. Ciężko z uwierzeniem, że jeszcze będzie dobrze, ale oby. Ale no właśnie, dzisiaj Fnatic, jutro G2. Masakra. Ciężkie meczy przed Heretics. Fnatic 6-1, Heretics 2-5. No dobra, dawaj mi tę grę. Ban Nidalkę w ogóle w Jankosa? Zadziwiające, wszyscy tak memują z Jankosa, że hehe, Nidalka słaba. A tu proszę, jednak respektują. Jest też ze mną kot. Oglądamy. Uff, ale gorąco, ja pierdzielę. Najlepiej to by było bez kamery to robić i bez koszulki. Yeah, to by było życie. Ban Maokai, ban Rumble. Co tam z jakimiś Korkasami, Tristanami? Czy to będzie na bindzie grane po prostu? Jest Tristana ban, dobra. Pytanie właśnie co teraz z Korasem. Trochę za głośno słuchawki chyba. Dobra. Właśnie, jeszcze o Skarnerze mówią. Co ze Skarnerem? Banwaj. Okej, okay. A właśnie, miałem jeszcze powiedzieć, zapomniałem. Od czwartku startuje tak zwany turniej eSports World Cup. Od czwartku, godzina 17:00, takie meczyki u mnie na Twitchu, wszystko będzie jak coś. Zapraszam serdecznie. Takie, można powiedzieć, trochę MSI 2.0, tylko że trochę z większą pulą nagród, bo jest milion dolców do wygrania, czy no, pulą nagród, więc takie rzeczy. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, wieczorne pory. Zapraszam serdecznie oczywiście, a od piątego wraca też LPL, ale chyba jeszcze rozpiski nie ma. Dobra, zaczęli z Karnerem, Fnatic, mocno, mocno. A my bierzemy Korasa i Sejuani dla Jankonsa. No dobra, Brand dla Razorka, no i Varus na bota dla Noah. I Noah się cieszy, skurkowaniec. Oby się tak, oby nie był taki uśmiechnięty po tym meczu. Zwyro skupiony, okej. Okay. Czy na to pobierzemy coś od razu? Jakieś Kassante z Karnera? Czy jaki jest plan? Czy na bota po prostu? Flaked Zeri, ej, ja lubię Flakeda na Zeri. Moim zdaniem to jest jeden z jego lepszych czempionów, na których gra, więc spoko. Dobrze, nie ma tego Varusa, którym zawsze lubi grać, a nie wychodzi on za bardzo. Mi się podoba. No i co tam, bany, support, albo midlane trzeba banować. Tylko domyślam się, że my tutaj... Kurczę, są dwie rozkminki. Aha, Kaisarz na midę miałaby być, tak? Okej. No dobra. No teraz na tym, na midzie jakiś Ezreal też się zaczął pojawiać i chyba ta Kaisa też najwyraźniej, aczkolwiek nie widziałem tego jeszcze, przyznam szczerze. Teefik. Ban we Wundera, no dobra. No ale ja myślę, że Wunder tu chyba po prostu weźmie Kassantę, tak mi się wydaje. Tylko zastanawiam się właśnie co z czwartym pikiem. Czy bierzesz supporta? No ale w sumie nie ma sensu, lepiej wziąć topa, bo widzisz Skarnera i użyć go i sobie skontrować na bocie supportem. Raczej tak powinno być zagrane. Zobaczymy co tam Trimby dzisiaj i jak, znaczy czym zagra to po pierwsze, a po drugie jak będzie grał. Bo no ten sezon dla Trimbiego jest naprawdę ciężki. Nie wygląda najlepiej. Mam nadzieję, że jakieś odkucie w ten ostatni weekend tego sezonu. Oby. I też teraz jak coś, będzie przerwa z Lecem, no bo będzie właśnie ten turniej, o którym mówiłem przed chwilą. I oni tam wracają. Właśnie, kiedy oni wracają w ogóle do grania? Ale przerwa tam chwilę będzie. Czekaj. Wydaje mi się, że mógł być tam wynik pokazany, ale ja nie zobaczyłem, więc mam nadzieję, że wy też. Trochę nie pomyślałem. Bo w sumie jestem do tyłu. Dobra, nieważne. Nic nie było. Nic tam nie widzieliście, jak coś.
Banner Necton, ban Leona, okej. No i co? Xante? Czy kombinujemy jakoś inaczej? Czy jakiś Nautilus z tym biegu po prostu? O, Mordekaiser jako kontra w Skarnera. No dobra. Welpie lubią to grać rzeczywiście. I jest to całkiem niezłe. Działa to. Więc spoko. Ciekawe jestem jaki support. Czy jakiś Alistar? Nautilus? Może Braum? Zobaczymy. Co to za Ezreal pokazują? Możliwe, że Ezreal na midzie. Te humy. Ezreal na midzie. Okej. No dobra. Chociaż mówię o Varusie na midzie też. Jest taka szansa też, niby. Alistar jak Jhin. Czemu by nie? Albo jedna Grel. Okej. No i Trimble. No jakieś też melee engage myślę, nie? Nie wiem czy Braum by tutaj nie był fajny. Braum Sejuani, wiadomo, fajna synergia. Stunów. Ale można by też po prostu wziąć puszkę. Trimble sporo na tym Nautilusie gra. Mówiłem wcześniej, no nie najlepiej. O, jednak jest Alistar, dobra. Chociaż jakoś tak szybko schowali ten draft, jakby coś było, coś się popsuło. Ale ma tą fryzurę. Dobra, przewiniemy to, zobaczymy. Ale startują, dobra. Okej, okay, czyli co, Alistar? Alistar dla Trimbiego. Dobra. Let's go. Heretics. Proszę. O, to jest jednak Varus na midzie. Varus na midzie pod kometę. No dobra. Kurczę, no mid jungle jest trochę groźny. Po szóstym levelu Varusa leci ereczka. Bran coś tam może dokleić. Fajna jest ta kompozycja Fnatic, podoba mi się nawet. Jest niezła, ale nasza też jest w początku. Też jest okej. Okay. Jest czym grać. Jak są Sejuani. No, wolałbym go chyba na czymś bardziej ofensywnym. Ale jak trzeba, to trzeba. Ty no, dzisiaj Fnatic i jutro G2. Przerypane. I to też, jeśli dobrze pamiętam, było Fnatic BDS chyba. Jest też fajny meczek, myślę, że na YouTube go nagram. Też tam na górze tabeli. Plakiś. Czemu ten botlane zawsze coś musi HP stracić? Jezu, już potion poleciał. O Boże. Finalnie za każdym razem to się dzieje. Jak nie Trimby, to Flakett. Gdzieś na levelu pierwszym muszą już coś HP stracić. No to już zmienia dynamikę lane'a mocno. Masakra. Proszę, Heretics. Potrzeba zwycięstwa. Musimy to wygrać. Bo inaczej, kurczę, może być na tyle katastrofa, że możemy odpaść. A wiecie, jakby 9-10 miejsce tutaj dla Heretics równa się koniec sezonu. I Jankos i ekipa dopiero wracają do grania w styczniu, tak naprawdę. Więc pół roku wolnego. Z jednej strony niby fajnie. Że wolne, ale z drugiej, no domyślam się, że jednak woleliby sobie pograć, nie? Więc trzeba wygrać. Jakość jest najlepsza, dobra. Ty, no zobacz, Brand leci do topa, chce grać, a z kolei Jankos gra do bota. No i dobrze, mi się to podoba. Co ciekawe, no, gra z healem, nie gra Klensa na Sejuani. Lekki disrespect, można powiedzieć. Oj, Jhin. Okej, no Heretics miał jeszcze pierwsze levele, więc chcieli to jakoś wykorzystać. Ten, ale jakby, no właśnie komentatorzy tak mówią, że wygląda to jakby przygotowywali dive'a, ale my widzimy, że Brand jest po drugiej stronie kompletnie. Więc właśnie trochę dziwne zagranie ze strony Fnatic. Albo jakaś taka fake presja może? Jeszcze czyszczą wardy, no tak jakby tutaj Brand miał iść. Z Wyrą. Ciekawe jaki build zrobi. Widziałem, że Letality już raczej odchodzą i teraz jeszcze Muramane w ogóle zaczęli też robić. To się wróciło do takiego starego korkiego, można powiedzieć po prostu. Oj. No nie najlepszy trade od Wundera. Czekaj, nie grałem na patchu 14-12? Teraz powinno wyskoczyć. Ale nie no, nie zmieniali patch na pewno. Na 12 powinni grać cały czas. Oj, Wunder.
Jader? Dasz Jadery kalować? Cholera jasna, nie da rady. Jankos widzimy, że jest na krabie dolnym. Shieldik zagrany. Ej, Oskara może zabije. Oskar nie żyje. Dobra. Co? O! Czekaj, czekaj, czekaj. Jak Brand miał agro jeszcze? A, bo ten puścił. A! Zajebiście! Dobrze. Takich błędów właśnie potrzebujemy. Od Fnatic. Klasa, klasa. Phenomenal outplay. Czy to był phenomenal outplay? No chyba nie. No chyba to Fnatic po prostu źle zagrało. Ale we take those, nie? Jakos przymidzie. O! Marcin! O! Kurde ty! Heretics gra! Ostatnio mówiłem, Jankos tak niewidoczny, cały czas farm, nic nie robi. A tu proszę, jest gank i to takie, kurcze, ładne, no. A nie spodziewałem się, że tu będzie kill. No i by się, z Verona będzie musiał flashować. Nice, nice. Kropelki po lewej stronie, 3 sztuki. Okej. Ciekawe jestem, czy rzeczywiście Wunder ma ten mecz obograny. No tak właśnie się mówi, że ten Skarner jest kontrą. Znaczy, że Mordekaiser jest kontrą Skarnera. I niekiedy to rzeczywiście działa. No ale zobaczymy, czy w rękach Mundera też będzie tak dobrze. Bo Munder też nie ma jakiegoś wybitnego sezonu. Ej, tego smoka można grać. Patrz, Jankos już idzie. My to wszystko widzimy, mamy to na wardzie. Marci? Nie, leci po wilki. Oddajemy. No dobra. Ty, a patrz, on nawet smite'a nie ma. No, ale my nie mamy, znaczy, Heretics nie ma o tym pojęcia, nie? No ale tak, odskalowanie. A bo dobra, czekaj, pokaż mi tę powtórkę. POV od Wundera. 0,5 sekundy. Prawie zrykalował, no ale jednak się nie udało. W odpalone. Nice. Very nice. Fajnie, 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 fajnie. Super. Takie rzeczy potrzebujemy właśnie. Fnatic też ostatnio na G2 przegrało. Może... może trochę im to, wiecie, na głowę weszło coś tego. No ale wciąż, no Fnatic mocne. I Fnatic na tym turnieju też będzie, będzie właśnie grało. G2 Fnatic. Wysyłamy tam. W sumie to są dokładnie takie same drużyny, jak były na MSI po prostu. Czyli dwie najlepsze drużyny z wiosny tam wzięli. Tylko ten... w sumie nagram jeszcze film osobny na temat tego turnieju. Więc będzie przed czwartkiem, czyli pewnie wtorek albo środa wrzucę. Ale powtórka jeszcze z tego. O nie, czekaj, co to jest. Co? Zwyro, solo, bolo, na humanoidzie. Ej, dobra, Heretics przebudzenie, kurcze, gramy, gramy. Lekko się zaczynam podniecać, ale muszę być spokojny. Ja wiem, że Heretics... oj, trymbi. No dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja i tak wiem, że Heretics nie jest tutaj faworytem. I że łatwo to nie będzie. Nawet mimo takiej przewagi. No bo gra wreszcie za darmo dostaniemy. Tam ci wzięli smoka. Oczy moi tym opowiadają. No nie no, tutaj taka wygrana z Fnatic, to by było kurcze zbawienie. Tylko, nie wiem, ja sobie takie swoje przewidywania robię. No dałem dzisiaj przewidywanie, że na Fnatic dałem. Bo prędzej wierzę, że Heretics na G2 ugra, bo G2 w sezonie lubi sobie niekiedy taką losową gierkę przegrać. I liczę na to jutro, że to się wydarzy właśnie. A najlepiej to by było, jakby Heretics wygrało i dzisiaj, i jutro. To by było perfekcyjnie.
Warthog is the additional damage dealer and Oscar is the tank, whereas the positions are swapped, whereas Wanda providing this... Tyle, przewaga 1000 golda, no jakiegoś tam wielkiego szału nie ma, ale zawsze coś, nie? Główna przewaga na midzie i zero pod Trinity Force'a w Muramane. No, czyli standardowy build. Później jakiś Rapid Fire, Infinity Edge i tak się to gra. Jeszcze playcik, nice. Ten, ale ten Varus na midzie, kurczę, kiedyś była taka meta, nie? Na Varusa na midzie, grało się tym. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale moim zdaniem ta meta na AD carry, czy tam ogólnie AD postaci na midzie, no nie wiem, mi się to trochę nie podoba. Ja to bym wolał powrót jednak magicznej postaci. To by mi się podobało najbardziej. No, Fnatek zrobił swapa. Wysłał swojego bota na topa. Ciekawy jestem z jakiego powodu. Może stwierdzają, że Mordek jest za mocny dla Skarnera. Ja tak pomyślałem, że może o Void Grabę chodzi, no ale Void Grabę dopiero za 2,5 minuty, a za 2 minuty jest smok, więc zesłanie swojego bota na topa. Trochę zastanawiające, o co im tutaj chodzi. Czemu tak? No flakę tutaj za łatwo nie ma. Ledwo jakiś malutki damage mu robi. Co on będzie pod Warboga grał w ogóle, Skarder? Od razu Okej. Okay. Skorpiony z Elden Ringa czy Skarner? Co jest silniejsze? No Skarner jest turbo OP. Ale a propos Elden Ringa, też wczoraj zacząłem grać. Na playaku sobie zacząłem grać. Pobiegałem sobie 2 godziny, trochę nie wiem co się dzieje, wszyscy mi biją na głowę. Jest ciężko, ale wierzę, że przejdę. Pewnie będzie potrzebne z 200 godzin, ale powoli do przodu. Będzie przechodzone. Dobra, smok dostępny, Infernal. Botlane już wraca na bota od Fnatic. No ciekawe jestem właśnie o co chodziło z tym swapem. Czemu taka decyzja poszła od Fnatic? Ale dobra, skupmy się po bitka. Mordekaiser widzimy, że schodzi już. Tutaj zawsze jest takie zagranie, że Wunder po prostu klika R-kę na Branda i zabieramy smoka, nie? O, humanoid jednak wejście na niego. No, Wunder. Nice. Prosta kiwka, prosty kilek. Ładnie. Super, 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 super. Ej. Jest ładnie dzisiaj. Naprawdę fajnie to chodzi. Nie ma się do czego przyczepić. Tylko no, tego topa wypadałoby steleportować, czy co? Nie było sensu TP-ka dawać tam? Trochę dziwne. A dobra, wzięliśmy Infernala i tak jest zajebiście. A nie, zobacz, te itemy z Karnera to były do tego Fimbul Wintera, czy jakoś tak. Okej, okay, dobra. No nie, chyba nawet 1000 do tyłu. Ale reszta, zobaczcie, że to jest tam 200-300 straty, więc tyle co nic tak naprawdę. Więc dużo tutaj w rękach Zwiro, żeby damage się zgadzał. Void Graby zaczęto przez Fnatic. Co, oddamy to? Jakbyśmy jednego wzięli chociaż? Cześć, kocie. Cześć. Dobra, jest Jankos. Jankos, jednego trzeba ukraść. On już smite nie ma, mamy to, dobra. 4 sztuki, więc zawsze ten jeden będzie przyzywany chociaż, ziutek, do puszowania, spoko. Wjeżdżamy. Flaket, reczka. Nice. Ej, no patrz, jak my aktywnie gramy, jak my się ruszamy. Zajebiście. Tylko czemu dopiero w 4. tygodniu zaczynamy tak grać? Lepiej późno niż wcale oczywiście, ale... No właśnie takie heretyki ja chciałem widzieć przez cały sezon. O to chodzi, no przecież ci gracze potrafią grać. Oni są dobrzy, no. Ale widzę, że pewność się podskoczyła. Zajebiście. O to chodzi. Tak to ma chodzić właśnie. Trimby wjeżdża, Jankos poprawia, flaky dolatuje i czyści. Klasa, klasa. Mamy kille idealnie, wszystkie są na jakieś carry, więc super. Jest bardzo ładnie. Bo most heretics. Kurde, tak jak zaczynałem ten odcinek, to... Znaczy ten odcinek, to oglądanie, to tak, no trochę pesymistycznie tutaj podchodziłem.
ale zaczynam wierzyć. Heretics. Lejemy tych fanatyków. G2 ich nakopało. My mamy dwóch zawodników z byłego G2. Trzech w sumie. Flakert przecież też grał G2. Trzech. No tak. Chociaż no, Flakert jak był w G2 to taki... Taki okres G2, taki sobie chyba, co? Kocie, no musisz wytrzymać. Musisz wytrzymać, kocie. Heretics grają. Dobra, co z Heraldem? Mundur ma TPK, w razie czego można tam teleportować. Chodźcie. Czy ja muszę go nakarmić? No chodź. Mam cię. Chodź, oglądamy, chłopie, nie jemy. Zjemy po tym. Heretics darmowy Herald, dobra. Ej, no prowadzimy ładnie. Sieć. Sieć, kocie, sieć. No dobra, Heraldzik zawsze jakieś do otworzenia mi da, się przyda. W porzo. No Brand na dżungli trochę do przodu jest, no ale wiecie, no taki matchup, nie? Ci upy dżunglerzy szybko czyszczą, a Sejuani jako zadaniowiec po prostu. To tak musi być. Który no topi, ale tam Heralda nie ma co zagrywać, nie ma potrzeby. Bunder. Spokojnie, Bunder, spokojnie, powoli. Kurczę, Shadow na nim jest. RK na rel? No, ale chyba i tak nie wyjdziesz, Bunder. Ale próbuje coś go pobić chociaż. No nie, nie, nie. To się nie wydarzy. No niestety, Bunder. Na śmietnik, Bunder. Niestety, ale patrz, zobacz, bierzemy topa. Dwa turety bierzemy za zabicie Bundera. Pierwsza wieża dla nas też. Okej. Okay. Ja tam Herald jeszcze nie uderzy raz? No, jeszcze se strzeli. Dobra, fajnie. Spoko, spoko. Warto było, ale strasznie dużo pieniędzy ładujemy w Zwyro. Zwyro, błagam cię. Wykorzystajmy to jak należy. Smok 37. Mundur nie ma flesza. No i to w sumie tyle. U nich Brand nie ma flesza, więc... ma to, myślę, duże znaczenie. Skarner z Zekę w ogóle na drugi item. Ciekawy wybór. Ale w sumie Zekę teraz ostatnio popularna się robi. No, Sejuani też lubią grać. Fajne daje staty. Bardzo tani item. No i też na czempionach, które polegają na RC. Fajna też aktywka, nie? Tam pasywka w sumie, to nie jest aktywka. Tylko, że się aktywuje po RC. Ty, no teraz mam wrażenie, że chyba Fnatic oddaje tego smoka. Grają pod turę na topie, a Zwyro w międzyczasie bierze turę na bocie jeszcze. Fajnie, fajnie. Wszystko dobrze chodzi. Ja się tylko boję pierwszego takiego, wiecie, teamfightu 5 na 5. Bo Heretics ostatnio jakoś te teamfighty tak dziwnie, kurczę, grają. Nie bój się, Jankos. Ty, ale co tam? No ale co oni? Biorą to? No nie, no. A korki weźmie na bocie? Tyle korki na bocie, bo nie weźmie. Teleportacja do Skara. Bunder nie prze... Nie ma wizji na niego, żeby przerwać. Trochę szkoda, że aż dwa turety na topie oddaliśmy. Myślałem, że to będzie tylko jeden. Jankos. Okej, okay, no ale to jest takie zaczepianie chyba. Chociaż... RK. Jankos. Jeszcze Flaket podchodzi. Zostawisz dla Flakeda? Patrz. No, dawaj go, Flakiś. Jeszcze reczkę dla pewności. Dobra, klasa, klasa. Brawo, brawo Marcin. Marcin, odwaga. Flaket przyszedł i dokończył dzieła. Zajebiście. Kurczę, ale no, że tak aktywnie jest grane. Super, jestem pod wrażeniem. Najwyraźniej chłopaki chyba dobrze czas wykorzystali ostatnie parę dni. Jest git. No ale wiecie, no być albo nie być, nie? Przynajmniej jedną, jak wygrałem w ten weekend, no to chyba już powinien być spokój, tak mi się wydaje. Powinno być chyba dobrze. O, coś tam wyzywa Jankosa, że mógł zagrać lepiej. Nie maruj, chłopie. Najważniejsze, że Noah nie żyje. Więc fajnie. Tylko zastanawiam się, co dalej. Czy siedzujemy mida? Czy gramy do tego top, czy no, tier 2 na bocie?
Bo nasza orla tak jakiegoś wybitnego nie mamy raczej. Ale bardzo mi się podoba ten wybór Mordekaisera. Bo no nie ma szans, żeby na jakimś smoku czy na naszorze stracić ten obiektyw. To mi się bardzo podoba. Jankos? Jest, złodziejaszek. Marcin, tego się nie zapomina. Nawet jako polsku już nie streamuje. Polskie krwi, polska krew nadal w nim płynie. Pięknie. No Jankos trochę za odważnie chyba. Ale gramy pod tier 2 na bocie. Tak jest plan. Tylko, że to będzie 4-4. Teleportacja. U nas jest przewaga z teleportacją. Chociaż nie, bo to Varus jest na speed pushu. Dobra. No ale pushnąć się nie da. Znaczy, jak tak wcześniej myślałem o tym skalowaniu, się zastanawiam, czy potencjalnie Fnatic nas outskaluje? Chyba nie. Jest Koras, jest Zeri. Ten Mordekaiser, wbrew pozorom, w lecie też jest bardzo fajny. Pamiętajcie, że Mordekaisera Erki już nie można czyścić QSS-em. Może ktoś przegapił te informacje, ale no, to jest bardzo znacząca rzecz. Więc no, zawsze kogoś tam można do Erki wciągnąć. Tylko pytanie kogo w sumie. Czy inicjatora, czy jakąś tam rel sobie montujesz, czy tego Branda na przykład. Zobaczymy, jak to Wunder będzie grał. I ciekawe, co na drugi item, bo ostatnio w LPL-u widziałem, że no Shortufa robili na dwójce. Ciekawe jestem, jak tutaj Wunder zagra. No, ale chyba relajka po prostu. Relajka siedzi, dobra. Spoko. Murabana niedługo już o zwyro. Jesteśmy dość silni. Niby wstaje Nashor. Ale trochę się boję, żeby Nashora robić. Może lepiej nie podejmować takiego ryzyka, co? Chociaż no, kręcimy się tutaj. It's fine. Razor trochę do przodu z Expem. Ale niewiele tak naprawdę. To aż dziwne, że tak mało jest do przodu. Zwyro, ofensywa. Dobra, fajnie. Flash od Humanoida zdobyty. Super. Bardzo ładnie Zwyro. O, ale czekaj, bo Skarner. Ale Mordekaiser może teleportować. Mordek? Mordy, 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 mordy. Dawaj, no, Wunder, pomóż. No, no, no. Patrz. Zajebiście Zwyruś. RK. Klasa, Wunder. O, ultieza. Dobra, niecelne. Dobra, reszta ekipy leci, można tutaj jeszcze grać. Nie musimy się bać, mamy przewagę. Ale wave'a już nie ma. O, dobra, stracony flash od Zwyro. Za flash też od Humanoida, ale smok za chwilę wstaje, trzeba się wycofać. No dobra. Jeszcze powrót do bazy plaket. Ej, naprawdę fajnie gramy. Kurczę, jak nie Heretics. Znaczy, jak nie Heretic w tym sezonie oczywiście. No chodź, chłopie, jeszcze jest 10-15 minut. Chodź. Musisz wytrzymać. Teraz idziemy jeszcze. Rogue na GX, następny meczyk. No Rogue, w sumie bardzo ważny mecz dla obu drużyn, bo obie drużyny mają po dwa winy. Więc no bardzo ważny meczyk dla nich. Ale do oglądania to pewnie nie było jakieś wybitne, czy tam nie będzie. Narbowy smoczek. Tylko no ciekawe jestem, czy Fnatic czuje to, że oni później będą lepsi, czy oni po prostu czują, że teraz nie ma szans, żeby wygrali, więc nawet nie próbują. Okej, mówię o tym, że właśnie jeśli wygrają dzisiaj z Fnatic, no, wydaje mi się, że raczej jak będą mieli 3 winy, to raczej powinni spokojnie wychodzić. Bo tam jeszcze jest Mad Lions, który ma jednego wina. No i tam chyba 2 albo 3 drużyny powinny mieć 2. Oby wygrali. Ale dobra, na razie nie ma w sumie co liczyć tam, wiesz. Na razie trzeba wygrać. Dobra, pod naszą rację coś jakieś. Wycieczki robimy. A gdzie jest Mordekaiser? Jest na topie. Koras na bocie. Koras już pod Rapida idzie. Locket od Jankosa w ogóle. No, no takiego Branda, co tam Erkę przywali w walce. Zawsze spoko. Coś tam dla drużyny. Jankos, szukasz? Nie. Pamiętajmy, że Humanoid nie ma flesza. Gracze też muszą o tym wiedzieć. Dobra, próbujemy na Shora. Okej, przeciwnicy już wiedzą, niebieski trinket. Najważniejsze,
Wunder musi wciągnąć Razorka i ten nasz jest darmowy. Wiemy o tym, prawda? Wunder bierze o tym. Tak, jest. Flash, może trochę overkill. Ale Nashora mamy. Prawda, Marcin? Prawda, dobra. Wunder ma jeszcze W. Trembi ma HP. Dobra, trzeba wyjść, trzeba wyjść, trzeba wyjść. Dobra, Jankos. Dobra, ładny kill. Flaket! Czas na Flaketa, czas na Flaketa. I Zwyro. Kurde, ciężko to wygląda. Mamy tego Oscara chociaż? Kurde, ciężko, ale Oscar musi flaszować. No dobra, dwie osoby z Nashorem. No ale dobra, mamy Nashora przynajmniej, nie? Dobra, bo się... Nie, wydaje mi się, że Wunder tam ten flash, lekka przesada chyba, nie? Po co flash? Przecież spokojnie, normalnie by tam podszedł ten Brand. Szkoda flasha w taki sposób. No, Tremi też tam krył flankę jeszcze jedną. Czekaj, czyli to był trade 3-1 i Nashor dla Heretics. Kurczę, jakby jakiś Oscar czy ten Jun padł, trochę byłoby lepiej, no. Ale okej. Flash Branda i Skarnera zużyty. Chociaż u nas tych flashy też 3 poszło. A tam Jun chyba też flashował, okej. Fajnie było, jakby z tym Nashorem udało się wziąć turret na midzie albo na bocie. Byłoby subcio. Ty, Zwyro level 16, 2 levely do przodu nad Humanoidem. Zajebiście, CS-y w ogóle jakie ładne. I ten, Flaket też zresztą. Kurde, nie no, świetnie dzisiaj grają chłopaki. Jest dobrze. Ty, nawet Bounty dla Fnatic się odpaliło. Ciekawe. Dobra, blubo fachartniemy. No ale trzeba z tym Nashorem coś zrobić, chłopaki. Minuta 13, jakiś siege na midzie, na bocie? Nie, nic takiego? Coś by wypadało chyba. Dużo, ty, dużo control wardów mamy. A w tym przeciwnicy to samo. Ty, no, że Zwyro dzisiaj taki dobry. No raczej na razie Zwyro MVP. Jakby miał teraz to wybierać, kurczę, solo bolo na Humanoidzie. Piękna sprawa. No i z tego Nashora chyba nic nie zrobiłem, bo zobacz, Baron Powerplay 650. Tyle co nic. 1500 to z samego Nashora dostajesz. No, Last Whisper już siedzą rzeczywiście wszędzie. Kociemba. Kociembiński. Dobra, Heretics, trzeba to kończyć, chłopaki, bo tutaj kot jest głodny. No, gramy pod bota. No to jest ostatnie 13 sekund. Nie. Nic z tego nie wyjdzie. No nic, skupiamy się na smoku, nie? 35 sekund do smoka. Gramy wokół tego. Ale tutaj znowu będzie powtórka, nie? Wunder musi złapać Branda i będzie ok. Dobra, Zwyro. Nice. Teraz Zwyro 3200 przewagi. Zajebiście, tylko żeby tu jakiś głupi błąd się nie wdarł. Żeby go tam jakoś realnie wyłapała, żeby Skarner go nie złapał. I wszystko będzie okej. O! Oscar nie ma flesza. Można to docisnąć. RK od Wundera? No, Zwyro, dawaj strzelasz. Zwyro raz. Zwyro dwa. Ładnie. Oj, uważaj Zwyro, dobra. Trymbi, no chyba Trymbi będzie poświęcony. No nic. To wszystko dla drużyny, nie? Więc fajnie. Życie Alistara tutaj nie było jakoś bardzo ważne. Tylko teraz nam się pojawia problem, czy aby na pewno możemy tego smoka grać. Niby mamy przewagę liczebną 4-3, ale... Trochę spaliliśmy ultimate'ów. Korki wraca do bazy, będzie teleportacja. Jako zesmajtował Kraba, no ale ma drugiego smajta, tak? No dobra. Korki już teleportował od mida, coś tu można i lekko przycisnąć. Właśnie o to chodzi. Tak jest Zwyro, pięknie. Jeszcze emotka Korasa. Dobra, mamy Soula. Nice. LDR u Korasa. LDR to jest jak coś Lord Dominik Regards, nie chodzi o LDR Dragona.
Może powinienem mówić LDR. W sumie, a nie LDR. No w sobie ta R-ka Bundera spoko wyszła. Było okej. Spoko Trymbi, spoko Trymbi. Tak, tak można padać. Tak zwany good def. Dobra, nasze 40. I z tym naszorem to chętnie bym zobaczył koniec gry już. Nie wiem, czy chciałbym oglądać Eldera jeszcze w wykonaniu Heretics. Aczkolwiek, jak mamy Mordekaisera, to powinno być w miarę spoko chyba. Moje plaka takie trochę niepotrzebne, połóg zebrany. No ale ma Vampirika, to się wyleszy. Mundur na pleckach. Jeszcze Red Buffa trzeba wziąć, spoko, przed noszorem. Może tam jeszcze jeden wave na topie można wypchnąć, Wunder? Czy szukamy chyba czegoś takiego, że oni wejdą gdzieś w te rejony, wtedy wchodzi Wunder od tyłu. Klasyczna walka pozycyjna. Przed naszorem, taniec. Dobra, Wunder chyba chce wchodzić. Trymbi też chce wchodzić. Okej, okay, Noah wyłapany przez Wundera i ma go tam. Jedziemy. No w końcu. W końcu Heretics pokazuje, że potrafią grać. Ja pierdziele, jak się cieszę. Zajebiście, no już tak byłem po prostu pesymistycznie nastawiony. Tak już zacząłem wątpić w Heretics, ale jednak potrafią. Kurde, zajebiście. Klasa. Ale nie wiem, koniec gry na pewno? To nie jest koniec gry, chłopaki. Kończą to? Mają te graby niby, ale... Nie wiem, czy mi się podoba ten call z kończeniem. No ale jest taki plan. No dobra, Rel wychodzi, 10 sekund. Nie, no mamy to chyba. Mamy? Mamy. Dobra, git. Jest radość. Zajebiście. Kurde. Przytulasek, o co chodzi? O, zbiór MVP, na pewno. Aczkolwiek, może nie wiem, czy nie Wunder w sumie. Może Wunder. Za to zagrali na początku i później jeszcze ładne erki też były grane. Zajebiście. Bardzo ważne zwycięstwo dla Heretics. Super. Kurde, ale zajebiście. Mega fajnie. Trymbi oczywiście przytulasy. No, w zeszłym roku oczywiście grał we Fnatic, więc... Koledze z drużyny, Wunder zresztą też kolega z drużyny. A Flaket z Razorkiem, no bo dwóch Hiszpanów chyba, nie? Oskar tak samo, Hiszpan. Dobra, GG, kurde, zajebiście, ło. Ale zrobili niespodziankę. Super. Wunder z Vero Flaket. No, Flaket to na pewno nie. Kurczę, no albo Wunder, albo z Vero. Nie no, z Vero to miał 4K, no 3,5-4K przewagi. Zajebisty mecz od niego. Chyba, mimo najlepszy w tym sezonie na pewno. Tyle. W końcu będą pozytywne komentarze pod filmem, a nie będzie trzeba wyzywać Heretics. Yeah. Dobra, tyle. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Widzimy się jutro na meczu Heretics. Bye, bye.